dobry. Bardzo często w moich analizach biorę na tapet marki kosmetyczne, które są mniej znane, żeby je Wam przybliżyć, pokazać coś innowacyjnego, coś mniej znanego, no ale warto również od czasu do czasu wspomnieć o tych markach, które są uznane, które są wyróżniające, dlatego w dzisiejszym filmie chciałabym opowiedzieć Wam o Yoop. Yoop jest firmą, która jest już od wielu lat na rynku. Mogę powiedzieć, że jest to marka, która była jednymi z pionierów takiej naturalnej pielęgnacji w Polsce. I w ogóle bardzo miło jest widzieć, jak ta marka super się rozwija. Zaczynali od, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 3 takich mydeł w płynie do rąk i bardzo ładnie się rozwinęli, ponieważ ich portfolio w tym momencie obejmuje nie tylko pielęgnację dłoni, ale ogólnie ciała, włosów, twarzy, osobna seria dla kobiet w ciąży, więc tych serii jest już naprawdę bardzo dużo. Składy są wciąż naprawdę wyróżniające, bardzo ciekawe. Także dzisiaj chciałabym pokazać Wam, co mogłabym polecać przykładowo osobom, które się do mnie zgłaszają właśnie z oferty Yoop. Co zwróciło moją uwagę, co uważam, że pod względem składowym jest takie top of the top, takie naprawdę wyróżniające, co zwróciło moją uwagę, no to właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj, a przyczyną do takiego filmu jest to, że od jakiegoś czasu testowałam produkty do włosów Yoop i tak bardzo przypadły mi one do gustu, że ponieważ nie wyobrażałam sobie inaczej i bardzo chciałam na swoim sklepie kosmetycznym, czyli kosmetyczny shop, mieć ofertę Yoop do włosów, no to też chciałam się dowiedzieć, co dokładnie Yoop ma w ofercie. Tym sposobem zaczęłam bardzo mocno buszować stronę internetową Yoop, no i stwierdziłam, kurczę, no osobno muszę po prostu siąść i zrobić dla Was film, ponieważ jest tutaj naprawdę mnóstwo perełek, więc już bez zbędnego przedłużania zaczynamy, przechodzimy do tego, co Yoop ma w ofercie. W ogóle to, co jest też fajne, że Yoop od czasu do czasu pojawia się z bardziej stałą czy bardziej czasową ofertą w dużych sieciach, dużych marketach, więc to jest też taka naprawdę fajna opcja, że można sobie coś przetestować, zapoznać się, często w bardziej atrakcyjnej cenie i zobaczyć, czy to jest dla nas coś intrygującego. Pierwsze mydło w płynie to z limitowanej edycji mrożona herbata. I tutaj zobaczcie sobie proszę na skład. No ogólnie wyróżniający się. Mamy bardzo delikatną substancję powierzchniowo-czynną, glukozyd kokosowy. On jest troszkę wzmocniony SCS-em. Prawdopodobnie po to, by kosmetyk miał lepsze właściwości myjące, ale dalej w składzie mamy podobnie bardzo, bardzo delikatną substancję powierzchniowo-czynną. Betaina kokamidopropylowa jest najdelikatniejszym detergentem i dlatego na przykład bardzo często znajduje zastosowanie w kosmetykach dla dzieci lub do higieny intymnej. Następnie kolejny glukozyd decylowy, również bardzo delikatny surowiec myjący. Sarkozynian, taki średnio silny, ale też zobaczcie, że on tutaj w tej kompozycji myjącej jest na samym końcu, więc również podejrzewam, że to jest kwestia takiego idealnej formulacji, idealnej pianki, żeby to było dobrze po prostu używalne. I zobaczcie dalej, nawet jak na kosmetyk myjący, to naprawdę wysoka zawartość substancji pielęgnujących, alantoina, pantenol, czyli substancje łagodzące. Glukonolakton, podejrzewam, że ja nie znam tej formulacji dokładnie i nie znam receptury, także to mogę sobie tak tylko gdybać, natomiast ponieważ tutaj producent nigdzie nie wyszczególnia, że to ma być kosmetyk złuszczający, to sądzę, że ten glukonolakton jest tutaj w niewielkim stężeniu celem działania konserwującego. Natomiast oczywiście skóry też są różne, preferencje są różne, dlatego zwracam uwagę, że jest tutaj ten glukonolakton, gdybyście miały jakieś wrażliwości. Ekstrakt z mięty. Kolejny ekstrakt sinensis to jest herbata, ale jaka to jest herbata? Co to jest za gatunek herbaty, ja się pytam. Pigwowiec chiński, o widzicie. Czyli bardziej działanie odżywcze, jeżeli chodzi o ten ekstrakt. Glicerynę widzę też pod koniec składu, więc ukierunkowane jest to, by nie tylko myć dłonie, ale też troszeczkę pielęgnować. Następnie lodyna patyku, również mydło w płynie.
I tutaj bardzo podobna kompozycja substancji myjących, także mamy tutaj substancje łagodzące, natomiast skład jest znacznie krótszy, więc sądzę, że ten kosmetyk może przypaść bardziej do gustu tym z Was, które szukają... Memciu, będziesz razem ze mną robić analizę? Miseczki chyba. Bardziej dla osób, które preferują krótkie składy, proste, być może macie jakieś alergie, wrażliwości, to wtedy akurat na tą wersję mydła warto zwrócić uwagę. Zimowa noc, balsam do rąk i ciała. Ja z tej serii właśnie zimowej Yope miałam mydło w płynie i oczarowało mnie swoim zapachem, więc tutaj ta gama, ona jest chyba limitowana, ta seria, że pojawia się, jeżeli dobrze kojarzę z tego, co widzę na półkach, na przykład w drogeriach, że cyklicznie co zimę ta seria jest odnawiana. Ale jest bardzo, bardzo intrygująca, bardzo ciekawa, ale chyba takiego opakowania dopiero pierwszy raz w tym roku widziałam ten kolor, tą kolorystykę. No wygląda to naprawdę tak, że cieszy oczy i chce się po to sięgnąć, jak się jest w sklepie. Po prostu chociażby zobaczyć, co to w ogóle jest. I na drugim miejscu w składzie mamy alkohol cetearylowy. To jest duża cząsteczka, to nie jest alkohol o właściwościach wysuszających, wręcz przeciwnie. To jest na tyle duża cząsteczka, że ona tworzy nam na skórę taką okluzję, która raz tworzy na skórze film, który jest taki gładki i sprawia, że dłonie są potem przyjemne w dotyku, ale dwa, akurat ten alkohol cetearylowy także ma takie właściwości zmiękczające i w ogóle zapobiega utracie wody z naskórka, więc nie jest to tylko i wyłącznie kwestia konsystencji, też takie troszkę działanie pielęgnujące. Izoamyl laureate, czyli taki można powiedzieć analog naturalny silikonu, czyli coś, co daje nam efekt gładkości, taką smarowalność, takie uczucie aksamitnej skóry, ale jednocześnie jest to całkowicie biodegradowalne, pozyskiwane z olejów, także pozyskiwane w sposób nieszkodliwy dla środowiska, super zastosowanie w kosmetyku naturalnym. Mamy też olej ze słodkich migdałów, czyli olej bardzo silnie zmiękczający, ochronny. Nie jest to olej, który najszybciej się wchłania, natomiast tutaj rozpatrujemy to pod kątem całej tej kompozycji, więc to nie znaczy, że to musi być jakieś tłuste. Niemniej jednak, jeżeli olej słonecznikowy jest dodawany do kosmetyków, to bardzo często kosmetyki mają wtedy bardziej właściwości takie odżywcze, zmiękczające, ochronne. I to, co też... O, masło shea, więc też bardzo silne nawilżenie. Podobnie sorbitol jako wiązanie wody w naskórku. I jest tutaj dodatek imbiru, więc to jest też coś takiego, co może nam troszeczkę pobudzić syntezę kolagenu, pobudzić przepływ krwi i limfy. Zdarza się też tak, że niektóre osoby mówią, że wiek kobiety zdradzają dłonie. No bo tak, pielęgnujemy twarz, gdzieś tam na tą szyję przeciągnie się kosmetyk, a wiemy jak jest z dłońmi. Dłoni myje się kilka razy dziennie, do tego jeszcze coś trzeba wykonać, jakieś prace domowe, no i te dłonie rzeczywiście cierpią, zwłaszcza, że na dłoniach mamy mniej gruczołów łojowych, więc ta skóra na dłoniach jest często też bardziej pretentowana do tego, by wysychać i dlatego też zimą jest tak ważne, by dbać o te dłonie. Ale tutaj ten ekstrakt z imbiru sądzę, że może być ciekawy pod kątem właśnie pobudzenia troszeczkę tej skóry na dłoniach, by była w lepszej kondycji. No i coś, co tutaj mocno, mocno zwraca moją uwagę, czyli ekstrakt z wanilii, wymiatanie wolnych rodników, działanie przeciwstarzeniowe. Kolejny balsam do ciała, aha, bo tamten był balsam do ciała i rąk, czy tak, balsam do rąk i ciała, a tu mamy balsam do ciała, po prostu zimowa bajka, no totalnie, od razu jak widzę te kosmetyki, to jakoś tak od razu mi się to kojarzy z choinką, z takimi czerwonymi bombeczkami, no trafia to do mnie bardzo mocno. I tutaj jeżeli chodzi o ten balsam do ciała, również jest on skomponowany w taki sposób, że mamy na samym początku składu dużo emolientów, stąd sądzę, że rzeczywiście na zimę to może być bardzo ciekawa opcja. Mamy tutaj również glicerynę, więc nie tylko emolienty, również coś, co będzie nam pomagało wiązać wodę w naskórku. Och, i teraz chciałabym porozmawiać z Wami o serii Skin Progress, bo to jest seria do pielęgnacji
twarzy, ale chyba nie tylko, jeżeli tu dobrze pamiętam. I ona rzeczywiście zwróciła moją uwagę. To jest seria, która ma być przeznaczona dla skór tłustych, trądzikowych, z niedoskonałościami. Ma mieć właściwości złuszczające i odnawiające naskórek. Więc pierwsze bierzemy na tapet żel do mycia twarzy. I zobaczcie, to co mi się podoba, to oparcie o substancję myjącą. Bardzo miło mi jest widzieć w jakichś markach, które mają dużo kosmetyków myjących, tak jak Yop, oni jakby od tego wyszli, od tych mydeł do rąk w płynie, że nie trzepią cały czas jednego i tego samego, bo niektóre firmy, mam wrażenie, że mają na przykład bardzo szeroką gamę swoich kosmetyków myjących, ale troszeczkę robią jedno i to samo, że jak już mają na przykład SCS i jakiś glukozyt, to cały czas robią kosmetyki myjące tylko na bazie tych dwóch detergentów. Może obierają to różnymi stężeniami, może obierają to też substancjami pomocniczymi. I rzeczywiście formulacja może wyjść dość różna, bo czasem tak bardziej oczyszczająca, czasem mniej. Ale clue jest takie, że jeżeli ktoś będzie miał jakąś wrażliwość, nietolerancję na daną substancję, no to zawsze wtedy tej osobie coś tam będzie nie pasować. A tutaj mamy inaczej. W ofercie Yop mamy mnóstwo kosmetyków myjących do różnych części ciała i nie tylko, bo mają też swoją serię środków czystości. I po prostu każdy jest w stanie znaleźć odpowiedni detergent dla siebie, tak jakby. Że nawet jak są takie wybitnie, wyjątkowo wrażliwe skóry pod kątem jakichś detergentów, tu jesteśmy w stanie to bardzo dobrze ograć. A dlaczego tak na to zwracam uwagę? Bo często skupiamy się na tym, że jeżeli, nie wiem, coś nie domaga w naszej pielęgnacji, pielęgnacja ciała, dłoni, stóp, że jest jakaś suchość, dyskomfort, że brak uczucia komfortu i nawilżenia, to wtedy skupiamy się, żeby kupić jak najlepszy krem, balsam, maseczkę, serum. A czasem, paradoksalnie, poza wyborem odpowiedniego kosmetyku pielęgnacyjnego warto skupić się na doborze odpowiedniego kosmetyku myjącego, by po prostu nie myć tej skóry zbyt mocno, nie naruszać bariery hydrolipidowej, bo jak będziemy naruszać barierę hydrolipidową, to nawet najdroższy krem, serum czy maseczka nie przyniesie nam zadowalających efektów. I akurat jeżeli chodzi o taurynian, to jest dość rzadko spotykany detergent, a jest rzeczywiście bardzo cenny, bo on nie jest ani taki delikatny bardzo, ani nie jest z tych takich rypaczy i silnych. To jest właśnie surowiec, który dobrze myje, dobrze się pieni, łatwo się spłukuje, ale raczej jest takim średniakiem. Stąd sądzę, że jest to bardzo fajny wybór właśnie dla skór tłustych, mieszanych, trądzikowych, żeby tą skórę dogłębnie oczyścić, ale nie zbyt mocno, nie zbyt agresywnie, nie dać tego potencjału do rozwinięcia się problemu, jakim jest nadmiernie mocne mycie. I to mi się bardzo podoba, zwłaszcza w kontekście tego, że to ma być też kosmetyk i seria taka troszkę złuszczająca. I też jeżeli mamy dodatek jakichś właśnie kwasów, tutaj bardziej też ten glukonolakton, więc jeżeli mamy jakieś dodatki kwasowe i producent nas informuje, że ten kosmetyk ma mieć właściwości złuszczające, to tym bardziej, gdyby tutaj był mocny detergent zastosowany, to tak jakby te kwasy mocniej na skórę mogły oddziaływać. Więc podoba mi się po prostu, że ten kosmetyk od podstaw, od samej bazy, jaką jest detergent, jest przemyślanie zrobiony. Podobnie kolejny detergent, który tutaj jest, właśnie glutaminian, również nie tak często spotykany, a także bardzo ciekawy, bardzo cenny. Balsam do rąk i ciała Kwiat Lipy. Balsamik. I tutaj zobaczcie, troszkę inna formulacja niż tego balsamu, o którym wcześniej mówiłyśmy, ponieważ już na drugim miejscu w składzie mamy glicerynę. Stąd uważam, że podobnie jak w przypadku tego portfolio Yop pod kątem substancji myjących i ich produktów do mycia, podobnie w produktach do pielęgnacji. Mamy różne formulacje. To nie jest tak, że jest cały czas jedna baza i tylko coś tam troszeczkę zmieniamy. Nie, tutaj mamy na przykład całkowicie inne podejście do bazy kosmetyku, czyli
główną jakby bazą tego balsamu jest gliceryna, dlatego na pewno tutaj odczucie będzie inne, gdybyśmy porównały po prostu pod kątem konsystencji oba te kosmetyki. Gliceryna, jeśli jest w wysokiej zawartości, tak tu na drugim miejscu w składzie, ona często daje taki troszkę efekt jakby żelowości. Dobrze się wchłania, to nie jest tak, że ten kosmetyk będzie jakiś tłusty, lepki, nieprzyjazny, ale ta formulacja jest inna, taka właśnie jakby bardziej troszkę żelowata, chociaż nie jest typowym żelem. Po prostu to czuć, że jest troszeczkę taki balsam na takiej bazie, inny w odczuciu. Więc nie jest to tak, że jak kiedyś coś próbowałyście z Yop, z jakiegoś balsamu, to też, że już będziecie plus minus wiedziały, co to jest. Nie, widzę, że oni tutaj naprawdę dużo zmieniają, robią różne te formulacje i potrafią zaskoczyć zapewne nawet te osoby, które już od wielu lat po Yop sięgają, to cały czas, żeby coś nowego zaproponować. To jest super, na to się bardzo miło patrzy. I to, co tutaj mi się podoba, to bardzo mocne ukierunkowanie substancji aktywnych na działanie łagodzące. Allantoina, ekstrakt z rumianku, ekstrakt z lipy, ekstrakt z nagietka, no to jest po prostu taka kompozycja substancji łagodzących, że sądzę, iż ten kosmetyk osobom, które mają jakieś wrażliwości, częste podrażnienia, może jakieś zaczerwienienia, oczywiście nie dermatologiczne, tylko takie typowo kosmetyczne, to ten produkt mógłby się spisać. Naturalny balsam do ciała bez i wanilia. Sama nazwa już dla mnie jest oczarowująca i z całą pewnością kosmetyk pięknie pachnie. Miałam z tej serii kiedyś krem do rąk i był bardzo ciekawy, bardzo lubiłam, doceniałam jego zapach, więc sądzę, że balsam również może być oczarowujący, zwłaszcza dla osób, które lubią zapach z bzu, bo pamiętam, że właśnie ten bez i ta wanilia gdzieś taka przebijająca się, przynajmniej ja bardziej jakoś bez wyczuwałam niż wanilię. Ale to też wiadomo, wiele zależy od tego, kto ma jak dobry nos. I co my tutaj mamy? Oliwę z oliwek, więc silne właściwości zmiękczające, też odżywcze, regenerujące. Masło shea. Mamy tutaj olej ze słodkich migdałów, olej kokosowy, więc rzeczywiście będzie to nam działało silnie na skórę zmiękczająco i odżywczo. Mamy hydrolat z bzu. On ma właściwości wzmacniające troszeczkę naczynka i antyseptyczne. Troszeczkę też ma właściwości niwelujące rozszerzone ujścia gruczołów wojowych. To jest bardzo ciekawy hydrolat dla tych osób, które na przykład mają problemy z naczynkami, ale wciąż gdzieś ta skóra czasami zdarza się, że pojawiają się niedoskonałości albo jakieś przetłuszczanie, takie skóry mieszane, ale jest ten problem z naczynkami, to właśnie hydrolat z bzu jest bardzo ciekawą opcją. Balsam do ciała, rabarbar i róża. I tutaj co mamy? Podobnie mamy oliwę z oliwek, mamy masło shea, mamy glicerynę, by działać nawilżająco. Czy tutaj też gliceryna była pomiędzy? Okej. Okay. Tu mamy inny dobór substancji właśnie tych takich ekstraktów roślinnych, więc będzie to troszeczkę inaczej działać. Masło murumuru bardzo silnie zmiękczające i odżywcze. Olej z kameli, jeżeli dobrze pamiętam, on też jest taki, że daje efekt takiej gładkości jak naturalny silikon. Czasami nawet się poleca do włosów, żeby dać taki efekt gładkości, ale żebym się... Tak, z kameli japońskiej, nie chcę Was wprowadzić w błąd, więc tak, jak najbardziej ta kamelia. Olej arganowy, silnie przeciwstarzeniowy, silnie wymiatający wolne rodniki. Olejek z dzikiej róży, także bogaty w witaminę C i wymiatający wolne rodniki, więc myślę, że jeżeli szukacie czegoś takiego o działaniu antyoksydacyjnym, to ten balsam mógłby zwrócić Waszą uwagę. Mandarynka i malina, balsam do ciała. I tutaj podobnie, jeżeli chodzi o tą bazę, ale tutaj z substancji aktywnych mamy olej z rokitnika. On bardzo często nadaje kosmetykowi, w zależności od tego, w jakim jest stężeniu i też te rośliny, jaki dały kolor tego oleju, zdarza się, że te kosmetyki mają taki kolor od lekko żółtawego, aż potrafią mieć pod taki pomarańczowy, żywy kolor. I właśnie ten olej z rokitnika ma bardzo silne właściwości odżywcze. On jest bogaty w witaminę C, witaminę K, witaminy AD, więc bardzo silne takie odżywienie skóry i też świetnie dla skór dojrzałych czy dla skór naczynkowych z uwagi właśnie na to bogactwo witamin, żeby dać takie uczucie odżywienia, komfortu. Bardzo ciekawy olej.
Mamy tutaj ekstrakt z truskawki i z... Czy to są maliny, czy to jest porzeczka? Często się mylę. Malina, okej. Okay. Czyli coś mi gdzieś świtało. Ekstrakt z malin, czyli właśnie jeżeli chodzi o te ekstrakty, no to silne wymiatanie wolnych rodników przeciwstarzeniowe. Cedr himalajski i czarna porzeczka. To jest balsam do ciała. I tutaj troszkę krótszy ten skład, natomiast mamy tutaj ten cedr himalajski, więc podejrzewam, że ten kosmetyk może mieć bardzo intrygujący zapach, właśnie troszkę tak jakby tego cedru. Skład jest troszkę krótszy, więc sądzę, że mógłby zainteresować też te z Was, które zwracają uwagę na takie proste składy. Patchouli i jasne drzewa, balsam do ciała. No ogólnie Yope bardzo wyróżnia się zapachami i jeżeli lubicie kosmetyki, które są tak nieoczywiście pachnące, intrygująco, to właśnie na Yope warto zwracać uwagę, bo te zapachy rzeczywiście zachwycają. I tu podobnie mamy tą oliwę z oliwek, jest gliceryna, jest masło shea. Mamy olej ze słodkich migdałów i tutaj mamy ekstrakt z wierzby. Ekstrakt z wierzby ma mieć właściwości takie bardzo silnie łagodzące, ale też regenerujące. Także znajduje również zastosowanie w pobudzaniu syntezy kolagenu, elastyny. Też jeżeli chodzi właśnie o ekstrakt z kory wierzby, on ma właściwości na przykład również przeciwstarzeniowe, wymiatające wolne rodniki. Wykazuje częściowo również właściwości rozjaśniające przebarwienia. To jest ekstrakt o bardzo szerokim spektrum zastosowania. Więc cieszy mnie właśnie taki wybór akurat ekstraktu, który ma szerokie spektrum zastosowania. Gardenia tahitensis. Czy to jest też olej kokosowy? Bo tak, to jest pięknie pachnąca kompozycja. Właśnie kwiaty monoi w połączeniu z olejem kokosowym, to nawet jak są dwa te surowce, te kwiaty zatapia się w oleju kokosowym i wtedy nawet sam tak prosty kosmetyk, jakim jest olej kokosowy, właśnie z tym ekstraktem ma piękny zapach, a działa to silnie odżywczo. Więc tutaj uważam, że właśnie pod kątem i właściwości zapachowych, ale też i odżywczych, może być naprawdę ciekawym wyborem. Drzewo kamfarowe, kamforowe i biały tymianek. Miałam akurat z tego tylko próbkę, ale totalnie mnie urzekło. Ja miałam tylko z żelu do mycia ciała albo mydła do rąk, coś w ten deseń, jakiś kosmetyk myjący miałam próbkę, ale zapach totalnie mnie oczarował. Również tutaj mamy olej kokosowy, mamy te kwiaty monoi, więc będzie to prawdopodobnie też tak odżywczo działać. Ale tutaj jest olejek, ekstrakt, tymiankowy i ekstrakt z tymianku ma właściwości raz, że troszkę rozjaśniające przebarwienia, dwa takie antyseptyczne, łagodzące, ujednolicające koloryt skóry, także bardzo zróżnicowana oferta tych balsamów do ciała. Następnie przechodzimy do cedr i gorzka pomarańcza, balsam również do rąk i ciała. I tutaj widzicie już zmianę, tutaj będzie troszeczkę inna ta formulacja. O, teraz przejdziemy sobie do balsamu do ciała ukojona skóra z tej serii Skin Progress. I ten kosmetyk ma przynieść ulgę podrażnieniom i dać ukojenie, ale czy również może mieć zastosowanie w terapii skór trądzikowych? Zobaczmy, co tutaj właściwie jest. Są proteiny pszeniczne, czyli bardzo silne właściwości łagodzące rzeczywiście. Mamy olej makadamia, czyli coś, co z jednej strony działa zmiękczająco, ale właśnie olej makadamia jest bardzo lekkim olejem, jednym z najlżejszych olejów, jaki jest. Więc jeżeli dobrany jest w formulacji, zazwyczaj kosmetyk ma bardziej takie lepiej wchłanialne właściwości. Ale to też wiele zależy od tego, jaki jest dobrany kompozycyjnie. Niemniej jednak z olejem makadamia, jeżeli są kosmetyki, często one są dobrze wchłanialne. Jest tutaj również dodatek algi, więc super pod kątem właściwości nawilżających. I jest tutaj dodatek smoczego owocu, także wymiatamy wolne rodniki. Balsam do ciała gładka skóra ma uelastycznić, poprawić zdolności regeneracyjne.
Mamy tutaj triglicerydy kwasu kaprynowego, kapronowego i to jest coś, co super wzmacnia barierę hydrolipidową, ponieważ te triglicerydy są naturalnie przez naszą skórę produkowane i one wchodzą w skład bariery hydrolipidowej, dlatego są przez naszą skórę świetnie tolerowane, świetnie przyswajane. Na temat składu w ogóle bariery hydrolipidowej, czego szukać w kosmetykach, macie u mnie na kanale osobny film, także możecie sobie sprawdzić. Również te proteiny, które będą działać nam łagodząco, nawilżająca gliceryna, także jest alga tutaj, więc silne właściwości nie tylko nawilżające, ale algi też mają właściwości napinające skórę. Korneoterapeutyczny krem do twarzy Skin Progress. I czy to jest coś, co będzie nam skórę chroniło, stabilizujący pracę czołopłowiową, chroniący przed drażniącymi czynnikami, oparty jest na korneoterapii, czyli metodzie terapii głębokiej warstw skór poprzez uszczelnienie oraz regenerację warstwy barierowej na skórka. Tak, czyli tak jak sądziłam, ponieważ w tym roku mocnym trendem właśnie jest wzmacnianie właściwości ochrony skóry, nie tylko poprzez jej chronienie i wzmocnienie bariery hydrolipidowej, ale również zwrócenie uwagi na szczelność warstwy rogowej, czyli właśnie tych korneocytów, komórek budujących nasz naskórek. Bo przez wiele lat mocnym trendem było złuszczanie skóry, różnego rodzaju kwasy, co się też wiąże z tematem właśnie takiego, może nie tyle złuszczania, co wpływu na ścieńczenie warstwy rogowej, to retinoidy. Ale retinoidy, jeżeli są nieprawidłowo stosowane, nadużywane, niedobrze, nieprawidłowo dopasowane ich stężenie do właściwości regeneracyjnych naszej skóry, jeżeli są ograne dodatkowymi czynnikami drażniącymi, na przykład kwasami, może dojść do sytuacji, kiedy nasza skóra zamiast się regenerować i przebudowywać, to po prostu ma zbyt mocny bodziec i próbując się bronić, pogrubia warstwę komórek naskórka, a ścieńcza skórę właściwą i wtedy efekt jest odwrotny od zamierzonego, że ta skóra wygląda gorzej zamiast lepiej. Więc nie dziwi mnie całkowicie, że po tak wielu latach stosowania różnych substancji aktywnych, bardziej ukierunkowanych na złuszczanie i jakby troszeczkę pozbywanie się warstwy rogowej, bo też jeszcze zanim naturalna pielęgnacja zaczęła być modna i w trendzie i zwracać uwagę, to bardzo popularne było stosowanie nadmiernych ilości substancji naruszających barierę hydrolipidową, promotorów przenikania w tym celu, by substancje aktywne lepiej do skóry docierały, tylko długotrwała ekspozycja skóry na te substancje, promotory przenikania powodowała, że skóra miała się gorzej i teraz właśnie jest ten trend, w którym nie tylko wzmacniamy barierę hydrolipidową, ale także dajemy skórze komfort, ukojenie i zwracamy uwagę na to, by ta skóra mogła sama wyprodukować odpowiednią ilość tych korneocytów w ten sposób, żeby sama była taka grubsza i bardziej odporna. No jeszcze nie ma takich możliwości, by dostarczyć korneocytów po prostu jakoś do tej skóry, no nie, po prostu trzeba czekać, aż ta skóra sama sobie to wszystko naprodukuje. Natomiast jesteśmy w stanie troszkę pobudzić ten proces keratynizacji, czyli powstawania tych nowych na skórę, tych warstw, właśnie tej, by ta błona podstawna naszego naskórka produkowała nowe korneocyty i by cały ten proces powstania nowego korneocytu, aż do jego dojścia do najbardziej zewnętrznej warstwy naskórka i jego ścieńczenie, by cały ten proces też zachodził w sposób prawidłowy, bo jeżeli jest zrobiony zbyt szybko, to też kończy się to na przykład takimi zmianami, które się łuszczą, skóra jest zaczerwieniona, więc cały ten proces powinien prawidłowo zachodzić i widzę, że w tym roku będzie mocny zoom właśnie na to. A wiadomo, w momencie, kiedy nasz naskórek jest zaopiekowany, jest szczelny, spełnia odpowiednio swoją funkcję, no to i skóra właściwa jest w lepszej kondycji, ponieważ ma mniejsze ryzyko jakiegoś potencjału drażniącego i lepiej zachowuje w sobie nawilżenie. Więc tak, to jest jak najbardziej ze sobą system naczyń powiązanych. Skóra to jest żywa tkanka i trzeba podchodzić roztropnie do każdej z tkanek, każdej warstwy, która tą skórę buduje. I co my tutaj mamy? O, skwalan, czyli coś, co nam będzie odbudowywać barierę hydrolipidową. Super. Niacynamid. Świetny wybór, ponieważ właśnie niacynamid ma wpływ na proces keratynizacji, na to, by te komórki naskórka powstawały, by proces ten zachodził prawidłowo. Jednocześnie niacynamid nie jest aż tak drażniącym surowcem, jak na przykład retinoidy czy kwasy. Więc ogólnie super, super wybór. Mamy tutaj ferment, więc będzie też troszeczkę wzmocnienie mikrobiomu.
Ale zobaczcie, mamy tutaj również peptyd, acetylowany heptapeptyd i on ma mieć właściwości przeciwstarzeniowe, troszeczkę takie relaksacyjne dla skóry, no więc ciekawa, ciekawa opcja. Następnie krem do ciała przeciw rozstępom. I to jest seria, która jest oparta o wąkrotę azjatycką, stąd właśnie ta nazwa Sika. Trochę taka niefortunna, ale zresztą na temat wąkroty azjatyckiej macie u mnie na kanale cały osobny film. Dlaczego ta wąkrota azjatycka jest tak cenna? Ale tak w telegraficznym skrócie, wąkrota azjatycka ma wyjątkowo mocne właściwości, jak na taki czysty surowiec rośliny, pobudzania syntezy kolagenu i elastyny, ale też pomnaża fibroblasty w skórze, czyli te komórki, które produkują ten kolagen i elastynę. Więc raz, że my produkujemy w skórze więcej fibroblastów i dwa, te fibroblasty produkują więcej kolagenu i elastyny. Dość innowacyjne, jak na surowiec taki, wiecie, roślinny. Dodatkowo jest bogata w witaminę C, więc i uszczelnia naczynka, i wymiata wolne rodniki. Znajduje zastosowanie w terapii skór takich problematycznych, wycisza, łagodzi. Absolutnie bogaty pod względem składników aktywnych, surowiec roślinnych. Sprawdźcie sobie, macie ten film też podlinkowany w opisie pod filmem. I właśnie też tutaj widzę skupienie na tym skwalanie, wysoko jest obecny. Triheptanoin. To jest w ogóle surowiec, który sprawia, że kosmetyk ma bardzo ciekawą konsystencję, taką niesamowicie gładką, więc myślę, że jeżeli jest zastosowany w kremie do ciała przeciw rozstępom, to prawdopodobnie ten kosmetyk będzie całkiem nieźle wchłanialny i jego codzienne stosowanie, co jest istotne w terapii zapobiegającej rozstępom, no prawdopodobnie nie będzie jakimś dużym uprzykrzeniem. No i co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj olejek z pomarańczy, więc prawdopodobnie będzie taki cytrusowy zapach. Teraz przechodzimy do kremów do rąk i to są też takie kremy do rąk, które są kompatybilne z tymi balsamami do ciała, czy jak później zobaczycie, żelami, mydłami do rąk. Więc jeżeli któryś zapach bardzo przypadnie Wam do gustu i będzie się Wam tak podobał, że postanowicie używać właśnie całej serii, żeby na przykład zastąpić sobie noszenie perfum, no to właśnie możecie pachnieć i dłonie, i ciało, i żel myjący właśnie w ten sam sposób. Także naturalny krem do rąk. I jest to oparte o ten alkohol cetearylowy, czyli ten taki emolient, który zapobiega utracie wody z naskórka i oliwę z oliwek. Jest tutaj też ekstrakt z jasminu, więc raz, że będzie wymiatać wolne rodniki, a dwa, że będzie działać przeciwstarzeniowo. Balsam krem do rąk SOS. I tutaj mamy co? Rzeczywiście dość odżywczy początek, więc podejrzewam, że ten kosmetyk może być bardziej bogaty niż te dotychczasowe balsamy, kremy do rąk, o których mówiłyśmy. Jest ten olej z kameli, więc prawdopodobnie będzie dawać takie aksamitne wykończenie. Olej arganowy, by regenerować, wymiatać wolne rodniki. Pantenol jako substancja łagodząca. Widzę, że tutaj również jest dodatek chlorku cynku, że jest też magnez dodany, więc też takie właściwości odżywcze, mikro, makro elementy, żeby dostarczyć tej skórze. No, intrygujące podejście jak najbardziej, ale jak patrzę sobie zwłaszcza na ten początek składu, to sądzę, że rzeczywiście to może być coś bardziej bogatego, bardziej odżywczego, by być ukierunkowanym na to SOS. Krem do rąk, zimowa bajka. Więc wracamy do serii zimowej. I tutaj mamy na drugim miejscu w składzie triglicerydy, więc super pod kątem odbudowania bariery hydrolipidowej i jej wzmocnienia. Gliceryna, żeby działać nawilżająco. Ale jest tutaj olej ze słonecznika. I ten olej jest najlżejszym olejem, więc sądzę, że ten kosmetyk może być taki naprawdę bardzo dobrze wchłanialny. Krem do rąk, osmantus i biała herbata. Mamy dodatek gliceryny jako nawilżenia, sorbitol nawilżenie, skwalan, wzmocnienie bariery hydrolipidowej, masło shea, olej arganowy, ten surowiec, który sprawia, że jest super gładka, super smarowalna formulacja, więc bardzo dobry wybór w kontekście pielęgnacji dłoni. Tosiu,
ten krem do rąk Cię zainteresował, tak? Krem do paputów. No i co? Będziemy nagrywać z kocim ogonem w tle. A Ty wiesz, że Tobie nie wolno wchodzić na stół, tak? Jesteś niewychowana, wiesz? Ja nie wiem, ja w Twoim wieku to się tak nie zachowywałam. Mandarynka i malina. Naturalny krem do rąk, mandarynka i malina. Masło shea już wysoko w składzie. Jest też ta gliceryna. O, olej jożoba. Olej, który jest bardzo doceniany pod kątem wzmacniania bariery hydrolipidowej, też troszeczkę wyciszania stanów zapalnych związanych ze zmianami trądzikowymi, regulujący pracę gruczołów łojowych w kontekście skór tłustych i mieszanych. Więc rewelacyjna opcja, jeżeli na przykład być może szukacie czegoś, co na przykład nie będzie jakieś zbyt gęste, zbyt treściwe, tak lepiej wchłanialne, wydaje mi się, że akurat w ten krem do rąk można byłoby celować. Jest tutaj również ekstrakt z truskawki, więc wymiatamy wolne rodniki, działamy przeciwstarzeniowo. Drzewo kamforowe, biały tymianek, krem do rąk. I co tutaj mamy? Tą kamelię? Utrehaloza, bardzo silnie nawilżający związek. I przez to, że tutaj jest ten ekstrakt z tymianku, to wiecie co, czasami niektóre osoby szukają czegoś rozjaśniającego na plamy na dłoniach, takie plamy posłoneczne. Nie obiecam, że to usunie całkowicie te zmiany, bo walka z przebarwieniem jest absolutnie trudna i do tego trzeba podejść holistycznie, że nie tylko taki kosmetyk z surowcem, który rozjaśnia przebarwienie, ale też i filtry i czasami zabiegi nie przynoszą zadowalającego rezultatu, ale jeżeli byście mimo wszystko czegoś takiego szukały, co troszeczkę by wspomogło rozjaśnienie takich właśnie plam na dłoniach, to właśnie ten krem do rąk. Chciałabym tutaj zwrócić na niego Waszą uwagę. Kolejny krem do rąk z czarną porzeczką. I również bardzo ciekawy składowo, również jest tutaj ta trehaloza i ta kamelia, więc prawdopodobnie takie uczucie gładkości będzie zapewniać. Krem do rąk bez i wanilia, to jest właśnie ten, który ja kiedyś miałam. Jeżeli chodzi o jego właściwości łagodzące i regenerujące, bardzo przypadł mi do gustu. Fajna opcja, torebkowa, dobrze wchłanialna, pięknie pachnąca, o naturalnym składzie, więc czegóż chcieć więcej. Krem do twarzy dla mężczyzn. Zwracacie mi uwagę, że chciałybyście czasami słyszeć o czymś, o jakichś kosmetykach dla mężczyzn, więc bardzo proszę, propozycja Yop. Krem moc nawilżenia men. Z tym gorylem takim, no po prostu super. Czuję ten vibe, nie wiem czy celowy, czy zamierzony, czy nie, ale troszeczkę czuję tę estetykę. I co my tutaj mamy? Ten rodzaj alkoholu, znaczy alkoholu, to też jest taki emolient, ale jeżeli dobrze pamiętam, to on ma mieć takie właściwości niesamowicie wygładzające. Tak, miałam z nim styczność właśnie w tej masce Avril i on dawał, ta maska dawała takie niesamowite uczucie gładkości i błyszczenia się włosów. To jest w ogóle taki rodzaj emolientu, który bywa stosowany w kosmetykach do końcówek włosów, żeby nie obciążyć nadmiernie, ale niesamowicie nabłyszczyć. Więc uważam, że jako zastosowany w kosmetyku do pielęgnacji może być ciekawą opcją. Zosia. Kartony. Taką, która z jednej strony da nam efekt nawilżenia, ukojenia, ale też właśnie da na skórze efekt glow i taką smarowalność, gładkość. Myślę, że tutaj będzie zachowane, zwłaszcza, że jest izoamylaurej na kolejnym miejscu w składzie. I ten triheptanoin, czyli po prostu efekt gładkości. Słuchajcie, ja jak patrzę na ten skład, zwłaszcza na ten początek składu, to ja bym chciała to spróbować. Ten krem dla mężczyzn. Jestem bardzo ciekawa, bo sądzę, że to by w ogóle mogła być fajna baza pod makijaż. Więc kto wie, może będzie mi dane, może będzie testowane, bo wygląda to intrygująco. Krem do rąk, rabarbar i róża, również miałam go kiedyś i też bardzo miło wspominam pod względem zapachowym, pod względem wchłanialności, pod względem tego, że to była świetna opcja taka torebkowa, więc ogólnie super.
musimy sobie troszkę przyspieszyć, bo ja się tutaj rozgaduję, a nawet w połowie nie jesteśmy. Więc kolejny krem do rąk, który bardzo przypadł mi do gustu, nie tylko z uwagi, że ma tutaj szopa na opakowaniu, ale nie, no ja to będę musiała kiedyś w końcu wprowadzić na kosmetyczny shop. Czemu ja ostatnio tego nie zauważyłam, robiłam zamówienie? Aha, wiem, bo mamy na tyle dużo kremów do rąk, że nie chcę aktualnie towarować kremów do rąk, bo nie chcę się przytłoczyć, wiecie, to są na razie początki biznesu i tak jeszcze muszę zobaczyć, co jak schodzi i tak dalej, więc to tak rozważnie podchodzę, ale no zobaczcie, na kosmetycznym shopie kremik z shopem, to powinna po prostu jakaś tam większa współpraca być, nie? Marketingowo by się to zgadzało. Więc jeżeli chodzi o ten krem do rąk, jak najbardziej, również ma imponujący, bardzo ładny skład, dlatego zwróciłam na niego uwagę. Jest tutaj dodatek właśnie lipy, więc właściwości łagodzące, len, więc pod kątem łagodzenia, też aplikacyjności, wchłanialności, gładkości, super opcja, nagietek, czyli też pod kątem łagodzenia. Kolejny kremik do rąk, imbir i drzewo sandałowe. Bardzo ładny składzik. Tutaj właśnie mamy ten ekstrakt z imbiru. Też mamy to drzewo sandałowe. I słuchajcie, to jest z tej serii kilka produktów będziemy wprowadzać na kosmetyczny shop. Tu jest kremowy krem kompres Creamy Amber. I tak jak mówiłam troszeczkę wcześniej, że na chwilę obecną obawiam się, wiecie, tak brać wszystkie kremy do rąk o naturalnych skutkach, jakie istnieją. Mamy kilka naprawdę fajnych opcji, więc na razie nie biorę wszystkich kremów do rąk, jak widzę, chociaż bym chciała, ale po prostu, wiecie, czuwa nade mną ktoś, kto trochę lepiej ogarnia prowadzenie własnego biznesu, czyli mój facet, bo przecież ja, jakbym mogła, to ja bym albo się wydała ze wszystkich pieniędzy, bo wszystko mi się podoba, albo bym wylądowała w więzieniu za jakieś oszustwa podatkowe. Nie to, żebym ja to robiła celowo i specjalnie, ale prowadzenie własnego biznesu wiąże się z tym, że ja wymyślę tam jakieś pomysły, a Adrian mówi: stop, babo, tego nie można zrobić, urząd się doczepi, zrobi, coś tam powie, coś tam, więc tak to jest. Ja nie mówię nie, bo mi się to wszystko, o czym ja dzisiaj Wam opowiadam, mi się to wszystko podoba, ja bym to wszystko chciała mieć na kosmetycznym shopie, tylko po prostu trzeba mierzyć możliwości na zamiary, to, że jeszcze się jesteśmy w etapie rozwijania się i to, że nasz magazyn, który już zmienialiśmy na większy, to i tak jesteśmy na granicy jego pojemności, także dobrze nam idzie, rozwijamy się. Więc na chwilę obecną akurat tego kremu do rąk nie zamawiałam, ale zamówiłam ten krem do rąk. Raz, że on ma koteczka, a dwa, przyznaję, ja jestem tym kremem oczarowana. Ja go mam, ja go wzięłam ze sobą na Azory, bo lubię brać, wiecie co, jakieś takie małe pojemności, przykładowo krem do rąk, coś, co będę mogła mieć ze sobą w plecaku, kiedy będę spacerować i wiecie jak jest, toaleta na mieście, no to potem jakieś mydło wpłynie do rąk, to ja się nie spodziewam, że na mieście w publicznych toaletach czy jakichś galeriach handlowych, żeby był, wiecie, delikatny kosmetyk myjący, no niestety takich cudów nie ma, więc krem do rąk ze sobą noszę, a przy okazji taki krem do rąk na wyjeździe jest wykorzystywany przeze mnie jako też produkt do pielęgnacji ciała, jeżeli potrzebuję jakiegoś balsamu, coś takiego, no to wtedy taki krem do rąk jest super, więc wzięłam ten ze sobą. Jak to pachnie. W ogóle cała ta seria Creamy Mask, ona jest absolutnie intrygująca pod kątem kolorystyki, i jak zapach jest idealnie dopasowany do tej serii, tak jak to się wszystko pięknie komponuje. Nie wiem, czy tak macie, że jak wąchacie coś, to od razu widzicie, nie wiem, zapachy, kolory, jakieś przeżycia, emocje, no mi się to często tak ze sobą jakoś wiąże i składa. I tutaj właśnie, jak ja wącham ten zapach, to ja bym powiedziała perła. Ja wiem, że perła nie ma zapachu, ale po prostu kiedy ja to wącham, to bym mogła określić, że to jest zapach perłowy. No i zobaczcie, jakie te opakowania, jaką mają kolorystykę. Tym kremem do rąk jestem absolutnie oczarowana. Raz, pod kątem bogactwa substancji aktywnych pielęgnujących. Dwa, pod kątem tego, jak on właśnie daje niesamowite uczucie gładkości, aksamitu, jedwabiu na dłoniach, ale jednocześnie on jest dobrze wchłanialny i on nie jest tłusty, więc bardzo ciekawy krem do rąk. Zobaczcie, on ma tutaj alaninę, prolinę, serynę, więc to będzie też troszeczkę nam pobudzało syntezę kolagenu. Trochę też działało łagodząco, więc super opcja
pod kątem właśnie takiego holistycznego wsparcia skóry na różnych jej potrzebach, tak? Czy to bardziej chcemy łagodzić skórę, bardziej chcemy może zastymulować ją, no to właśnie tutaj mamy to działanie. I z tej serii Creamy Mask właśnie zamówiłam również w kosmetycznym shopie, niebawem będą dostępne, bo czekamy właśnie na dostawę, jak tylko nam przyjdą, to wprowadzamy, to mydło do rąk Creamy Mask oraz żel pod prysznic Creamy Mask. Dlaczego? Bo, czekajcie, popatrzmy sobie na tą serię bardziej pod kątem całości, bo ja Wam tutaj oczywiście pokazuję tylko wybrane kosmetyki, takie, które no naprawdę pod względem składowym mnie urzekły. No i właśnie kiedy patrzyłam na całą tą serię Creamy Mask, ale pod kątem tego, jak patrzyłam na tą serię Creamy, to tutaj mamy jakby takie dwie serie. Creamy Mask, czyli to z tym kocurkiem, i Creamy Amber, czyli z tym ptaszkiem, które teraz Wam pokazuję. I o ile ten krem kompres ma fajny skład, o tyle żel pod prysznic ma dodatek glikolu pentylenowego, i obawiam się troszeczkę na przykład tego surowca wprowadzać na swój sklep kosmetyczny. Dlatego chciałam Wam na chwilę obecną zwrócić uwagę na serię Creamy pod kątem tej serii Creamy Mask, bo tutaj totalnie urzekające składy, do których w ogóle nie mam zastrzeżeń, i tą właśnie serię dlatego postanowiłam wprowadzić do kosmetycznego shopa. Także niebawem ta seria będzie dostępna. A tym bardziej polecam zwrócić uwagę na to, co dzieje się w kosmetycznym shopie, ponieważ jak wprowadzamy nowe marki, to bardzo często jakieś atrakcyjne ceny na nie mamy, więc zapraszam, żeby spojrzeć. Myślę, że coś tam będziemy próbować, żeby Wam zaprezentować tą serię, no to na pewno tam byśmy chcieli jakąś promocyjkę zrobić. Ja też te kosmetyki będę Wam więcej na ich temat opowiadać, ponieważ będę testować. Jakieś pierwsze przemyślenia mam z uwagi na tą serię, z uwagi na to, jak tutaj patrzyłam na te składy, natomiast więcej z całą pewnością jeszcze będę Wam opowiadać. No dobra, więc co tutaj jeszcze w tej serii Creamy Mask jest dostępne? Mydło do rąk i patrząc w skład, to co mnie już na przykład bardzo pozytywnie zaskakuje, że my na drugim miejscu w składzie nie mamy substancji myjącej, tylko mamy substancję pielęgnującą, mamy olej rzepakowy. I to mi sugeruje, że ten kosmetyk myjący prawdopodobnie będzie bardzo delikatny. Następnie oczywiście mamy już te substancje powierzchniowo-czynne, czyli te substancje myjące, natomiast myślę, że tutaj ten potencjał drażniący takiego kosmetyku, agresywnie myjący, jest naprawdę zminimalizowany. To, co również się tutaj wyróżnia, to jest właśnie ten olej kameliowy, czyli prawdopodobnie właśnie takie uczucie gładkości po myciu, ale też inulina, coś, co nam będzie wzmacniało mikrobiom, pozyskiwana z cykorii. Nawilżająca gliceryna, więc naprawdę intrygujący skład. Żel pod prysznic, Creamy Mask. I co my tutaj mamy? I ten kosmetyk myjący również jest o takiej jakby mlecznej formulacji, ponieważ jest bardzo delikatny. Jest oparty, podobnie jak tamten do mycia rąk, o emolient. Tutaj akurat mamy olej słonecznikowy i dopiero potem kompozycja myjąca. Mamy też olej makadamia dla właściwości zmiękczających, mamy tą glicerynę. Więc ogólnie bardzo intrygujący jest ten skład, że jest tak fajnie, ciekawie wyważony dla skór suchych, delikatnych. Bardzo ciekawa opcja. Balsam do rąk mineralny. I jak najbardziej bardzo ładny skład. O, tutaj widzę, że olej arganowy i ta kamelia się znalazła. No dużo substancji pielęgnujących. Maść ujędrniająca na skórę piersi mama, czyli dla tej serii właśnie dla kobiet w ciąży, mam karmiących. No i zobaczcie, bardzo ładna jest ta seria pod względem składowym, bogata, ale prawdopodobnie rzeczywiście uczucie komfortu, nawilżenia, zmiękczenia, żeby też skóra nie popękała, zapobiegać rozstępom, będzie to tutaj zachowane. O, i to są kosmetyki które uważam za absolutnie fantastyczne z Yope. Seria do włosów Yope, jak dawno żadna inna seria mnie zachwyciła. Po prostu te kosmetyki są absolutnie fantastyczne. Uważam, że gdzieś znajdują idealne takie wyważenie pod kątem tego, żeby nawet przy systematycznym ich stosowaniu nie doszło do na przykład przeproteinowania czy przehumektantowania. Mogę tych kosmetyków używać ciągiem,
i nie zmieniać, a i tak nie będę miała na włosach albo przyklapu, albo efektu, jakby mnie piorun strzelił. Więc to jest w kontekście właśnie serii Yope bardzo, bardzo na plus i na pewno też tą serię chcę i lepiej poznać i uważam, że jest to coś, co właśnie jako pierwsze do serii włosowej na kosmetycznym shopie, co chciałam Wam zaprezentować, co jako pierwsze chciałam wprowadzić na kosmetyczny shop z oferty włosowej, właśnie z uwagi na to, jak bardzo duże wrażenie na mnie ta seria zrobiła. Bo w tej serii mamy kilka rodzajów masek, kilka rodzajów szamponów, kilka rodzajów odżywek, mamy odżywkę bez spłukiwania i mamy serum do włosów, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie skomponować sobie fajną pielęgnację z zachowaniem pH, z zachowaniem potrzeb naszych włosów, ale też preferencji, czy my wolimy odżywkę bez spłukiwania, do spłukiwania, częściej maskę, odżywkę, że fajne serum na końcówki, naprawdę serum na końcówki jest wyróżniające się i nawet w ulubieńcach 2023 roku Wam o nim opowiadałam, więc naprawdę ta seria uważałam, że jest bardzo ciekawie skomponowana. Wiele osób w tej ofercie znajdzie coś dla siebie i jest to też takie wyróżniające, że za tym składem i tym jakby marketingiem rzeczywiście idzie jakość i u wielu osób to się sprawdza. Dlatego właśnie od tego zaczęłam rozwijać kosmetycznego shopa serię włosową, ale też tam teraz już więcej produktów do włosów znajdziecie, także zapraszam, sprawdźcie, hashtag autopromocja. I co? Maska do włosów Hydrate. Do mnie też po prostu te opakowania przemawiają. I po prostu pod względem składowym to wcale nie jest takie łatwe i popularne nawet wśród tych naturalnych marek, by tworzyć serię włosową, która jest rzeczywiście taka biodegradowalna, taka naturalna rzeczywiście. A tutaj właśnie to, co mi się w tych Yope podoba, że to zachowują. Tą maskę aktualnie używam i jestem nią absolutnie zachwycona, nawet specjalnie dzisiaj ją zastosowałam. Ja wiem, że moje włosy to tam daleko do takich topowych włosomaniaczek, które zajmują się włosami kręconymi, ja to jestem na razie tak na początku mojej drogi, ale słuchajcie, żeby Wam pokazać efekt po tej masce, nawet nie zastosowałam dzisiaj tych aktywatorów, stylizatorów i tak dalej, tylko po prostu ta maska i serum do końcówek Yope. I po prostu to, co mi się bardzo podoba, bo ja mam włosy cienkie i delikatne i zdarza mi się, zwłaszcza jeżeli nie wiem, zastosuję za dużo jakiegoś kosmetyku do włosów, albo właśnie go nadużywam, że jestem zadowolona z efektu, do tego używam kolejne mycie i przy kolejnym, że te włosy robią przyklap. A tu właśnie przy tej serii Boost nie mam przyklapu, te włosy są bardziej lśniące, skręt jest taki jakby bardziej podkreślony, ja widzę, że te rulony są takie bardziej pojedyncze, a nie taka spuszona szopka, więc bardzo ładnie komplementuje włosy i podkreśla, nie tylko włosy kręcone, bo ta seria cała, o której Wam teraz mówię, to nie jest tak, że to jest tylko do włosów kręconych. Nie, to jest w ogóle uniwersalne, nawet bym powiedziała, że chyba częściej się to na włosach prostych spisze, bo to nie jest dedykowane włosom kręconym, a jednak jako posiadaczka włosów kręconych również doceniam. Ja też jak nosiłam włosy prostowane keratyną, to używałam inną odżywkę, też Wam zaraz o tym opowiem, więc mam też doświadczenie używając tych kosmetyków, jak miałam włosy proste, teraz jak mam włosy kręcone. Na każdym typie włosów mi się to po prostu sprawdza. Nie przeciąża włosów cienkich, a bardzo ładny nadaje blask. Ja nawet widzę, że tam, gdzie mi się zdarzy czasem, że nierównomiernie rozprowadzę maskę, wiem, nie powinnam się tym chwalić, no ale pierwsza niech rzuci kamieniem, która czasem na szybko myła włosy gdzieś wieczorem i się jej nie chciało. Więc jak potem po prostu ja widzę na swoich filmach, tam gdzie jest taki puszek, to aha, ja tamtą maską nie dociągnęłam. Także po prostu to ewidentnie widać, gdzie ten kosmetyk miał okazję na włosy zadziałać. Fantastico. Mgiełka rozświetlająca Blond My Hair do włosów Blond. I to nawet w filmie o nowościach z Rossmana Wam opowiadam o tym kosmetyku. Masło do ciaka, aha, czyli na chwilę wychodzimy z tych włosowych serii. No dobra, pewnie potem do tego wrócimy. Masełko. I czy to jest masło, które jest takie typowo emolientowe? Rzeczywiście tych emolientów mamy tutaj dużo, więc to uczucie takiej odżywczości może być. Tak, prawdopodobnie, bo nie miałam tego kosmetyku, więc ciężko mi mówić, ale tak podejrzewam po składzie, że to prawdopodobnie będzie naprawdę coś odżywczego, treściwego, więc jeżeli coś takiego poszukujecie, to może właśnie na masło kwiat lipy warto zwrócić uwagę.
róża i kadzidłowiec, kolejne masło. Podobnie, bardzo bogata formulacja. Yunnan, chińska herbata. Także bogate. Oczywiście wszystkie kosmetyki, które Wam dzisiaj opowiadam o nich, znajdziecie wyszczególnione na blogu. Link znajdziecie w opisie pod filmem, bo pod samym filmem nie mam takiej możliwości, bo tam jest ograniczona ilość znaków, żeby Wam wszystkie te linki wrzucić. Więc w opisie pod filmem znajdziecie link do mojego bloga, a na blogu będzie cała rozpiska wszystkich tych kosmetyków, o których dzisiaj sobie mówimy. No albo wpadajcie po prostu na kosmetyczny shop, bo tam systematycznie w miarę rozwoju sklepu mam szczerą nadzieję, że też te kosmetyki będą się pojawić. Micelarny żel pod prysznic. I chyba tu mi coś bardzo przypadło do gustu. Że tu jest ten glukonolakton, jest kwas salicylowy. Tak, że to troszeczkę, żeby poprawić gojenie niedoskonałości, jeżeli są na ciele. Śmiem sądzić, że to może być bardzo ciekawa opcja i ten żel, szczerze powiem, że będę go chciała sobie kiedyś wypróbować. Kolejny z tej serii Super Calm, czyli bardziej łagodzenie. I tu mamy ekstrakt z granata, czyli coś, co wymiata wolne rodniki, rzeczywiście przyspiesza gojenie. Ekstrakt z miłorzębu, Morus alba, czy to jest morwa? Morwa, tak. Czyli tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tą serię, to ten żel będzie bardziej miał właściwości takie wymiatające wolne rodniki, przeciwstarzeniowe i łagodzące. Mgiełka rozświetlająca do włosów blond. Bardzo lekka. Bardzo lekka. Mamy tutaj inulinę, czyli coś, co też ma wzmocnić mikrobiom. Mamy tutaj sok z aloesu, więc kompozycja taka też lekka. Dostępne są miniaturki kosmetyków, ponieważ jeszcze o mydłach do rąk nie mówiłyśmy, to tak chociaż na szybko Wam pokażę i zobaczcie, te wiele, wiele lat temu naprawdę tak skomponowane mydło w płynie to było coś absolutnie wyróżniającego się, tak delikatnego, tak szczególnie dla skóry wrażliwych to było coś absolutnie innego. W momencie, kiedy właściwie jak się wchodziło do sklepu, to było większość takich mydeł do rąk, no opartych o co? Oczywiście o SLS albo SLES. I wtedy wszedł Yop cały na biało z tymi swoimi bardzo delikatnymi mydłami w płynie. No to było coś, co bardzo zyskało uznanie wielu osób. Nie tylko tych, które lubią kosmetyki naturalne, ale przede wszystkim tych osób, których dłonie potrzebowały ukojenia, nawilżenia. Super. Tu też miniaturka. Bardzo delikatne są te ich kosmetyki myjące, ale właśnie posiadają również, to co mi się bardzo podoba, co jest bardzo wyróżniające, refile. Czyli jeżeli mamy już jakieś, nie wiem, opakowanie tego Yop, albo po prostu jakiś pojemnik na mydło w płynie przy umywalce, to jesteśmy w stanie kupić sobie taki refil. Może to mniej instagramowo wygląda, ale hej, jest lepsze dla środowiska, mniej generuje się tego plastiku, bardziej jest ekonomiczna cena i to jest w ogóle super, że Yop w ogóle coś takiego wypuścił i podjął się tego tematu, więc tych refili tutaj troszeczkę jest. Ale chciałam Wam bardzo na to zwrócić uwagę, że kosmetyki myjące Yop właśnie są też tak dostępne i szczerze Was zachęcić, że jeżeli poszukujecie ciekawego produktu myjącego i jednocześnie nie jest Wam obojętna przyszłość planety i środowisko, to może właśnie warto jest zwrócić uwagę na te refile. Wanilia i cynamon, mój absolutny ulubieniec, top of the top, jeżeli chodzi o Yop. Bo ja mam takich kilka swoich produktów z Yop, które bardzo lubię i do których wracam systematycznie. To jest właśnie między innymi to mydło w płynie i te ich rzeczy kuchenne. No i właśnie te produkty do włosów, ale po prostu ten mydło do rąk, wanilia, cynamon, to jest coś, co ja już nie pamiętam, ile zużyłam opakowań, bo po prostu kupuję, zużywam, kupuję, zużywam, kupuję, zużywam. Czasem coś tam zmienię sobie, coś tam poużywam innego, ale jak widzę, że to jest na promocji, to ja wiem, że do tego zawsze warto wrócić. Taki sprawdzony kosmetyk uniwersalny i wiecie, do łazienki, czy do mycia, czy cokolwiek. Po prostu rewelka. Rewelka. No i tak, wie, to był jeden z ich pierwszych kosmetyków i patrzcie, jaki delikatny skład, delikatne kosmetyki myjące, prosty skład, krótki. No to była po prostu rewolucja na tamte lata wśród
oferty mydeł polskich marek. Nie tylko polskich, to po prostu ewenement na całą skalę. Tutaj, jeżeli chodzi o ten surowiec, niektóre z Was się zastanawiają, czy on jest naturalny, bo rzeczywiście tak trochę dziwnie wygląda. Tak, jak najbardziej on jest pozyskiwany bez szkody dla środowiska, może być w kosmetykach naturalnych i w tych kosmetykach Yop dla dzieciaków on się znajduje. Też jest to seria o bardzo delikatnych właściwościach myjących. Kolejny z tej serii dla dzieci i to też jest ten refill, a tu są właśnie te opakowania dla dzieciaków. Tak wyglądają, no fajna opcja z tymi uszkami, bo myślę, że to też zachęca do stosowania, do używania, to jest wyróżniające. Być może dziecko samo sobie wybierze na zakupach w sklepie akurat takie mydełko, a nie jakieś, wiecie, z takim mniej fajnym składem. Mydło do rąk rabarbar i róża. Piękny, krótki, zwięzły, naturalny, delikatny. Myślę, że przez te żele Yop przebrniemy dość szybciutko. Nie dlatego, że jest to kosmetyk niewarty uwagi, ale naprawdę jest tak wiele kosmetyków Yop, które mają fantastyczne składy, że już czuję, że zabieram Wam ten czas, a już dużo wiecie pod kątem tych różnych składników aktywnych, więc bardziej wzrokowo, żebyście też zobaczyły, na co warto zwracać uwagę w ofercie Yop, gdybyście kiedyś będąc na zakupach po prostu w Rossmanie, czy nie wiem, w Lidlu się Wam trafi, że ten kosmetyk widzicie, to na co warto zwrócić uwagę, co warto wrzucić do swojego koszyka. A już jak sobie troszeczkę o tych Yopkach porozmawiałyśmy, no to zobaczycie same, wiecie, że tu po prostu są te serie, które mają ten sam zapach, podobne składniki aktywne w jednej serii, jednocześnie bardzo są delikatne pod względem formulacyjnym, także warto jest na nie zwrócić sobie uwagę, a przecież jeszcze dużo ciekawych kosmetyków mamy do omówienia z serii Yop, także to za chwilkę. No po prostu jestem pod mega, mega wrażeniem, jak delikatne są te kosmetyki myjące. I zobaczcie, to nie jest tak, jak w niektórych firmach, że wszystko jest na bazie ESCS-a i opisany jako naturalny kosmetyk myjący, delikatny, bo naturalny detergent. No, ESCS potrafi być rypaczem, wiadomo, zależy jak on jest ograny, no ale po prostu konsument, nie wiedząc, jak to jest, jaka jest formulacja, jak to jest ograne w składzie, no to często jest tak, że jak ktoś ma suche dłonie, popatrzy sobie o kosmetyk z ESCS-em, poszukam czegoś jednak innego. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, są mocniejsze, delikatniejsze, o średniej sile działania te kosmetyki myjące, więc po prostu każdy znajdzie coś dla siebie. I jednocześnie te kosmetyki mają absolutnie cudowne zapachy, nieoczywiste, nieoklepane. Nie znam kosmetyków, które by pachniały tak jak Yop. One mają w sobie coś orientalnego, coś, co wwierca się w nos, ale jednocześnie nie są ciężkie, nie są mdłem, nie są przytłaczające. I to nie wszystkie mają ten orientalny zapach w sobie. To są takie trochę kosmetyki jakby perfumowe. To można kontemplować, można się zastanawiać, jak to pachnie, można się to wąchiwać, a jednocześnie pomimo tego, że właśnie są te zapachy takie wyczuwalne, one nie są intensywne i nawet mój Adrian, który ma bardzo suchą i delikatną skórę na ciele, to jednak bardzo lubi te kosmetyki Yop, bo one nie powodują u niego swędzenia, także super. A ja mu dlatego kupiłam Yopa, no bo delikatne kompozycje myjące i rzeczywiście u niego się to sprawdza i on się trzyma tych Yopków i cały czas tylko Yop. Balsam do ust Feel Comfy. Czyli mamy tutaj, teraz przejdziemy sobie do pielęgnacji ust i oparte jest to o olej rycynowy, czyli będzie rzeczywiście bardzo silnie skórę odżywiać. Nie znam tej formulacji. Tutaj właśnie jest wspomniane, że to jest takie balsamowe, więc raczej nie będzie to jak olejek takie spływające, czy jak masło, zwłaszcza, że okej, mamy tutaj też coś, co nam działa jako taki emulgator troszeczkę. Mamy masło shea, więc prawdopodobnie to będzie dobrze noszalny kosmetyk. Jeżeli miałyście go, to dajcie znać, chętnie się z nim zapoznam. Odżywka do włosów Boost, czyli opowiedziałyśmy sobie wcześniej troszeczkę o masce. Tutaj mamy teraz odżywkę. Również bardzo ładny naprawdę skład, taki biodegradowalny, co w przypadku produktów do włosów czasem jest tam naginane. Och, i tą odżywkę miałam, jak miałam jeszcze włosy prostowane keratyną. I to, co mnie zaskoczyło, to jest odżywka właśnie Hydrate. Ona jest ukierunkowana na właściwości nawilżające.
I pomimo tego, że ja wtedy nosiłam włosy prostowane keratyną, to przytrafiały mi się takie sytuacje, że na przykład przehumektantowałam czy przeproteinowałam włosy. Więc zaintrygowała mnie ta odżywka z uwagi na jej design i ten naturalny skład, więc postanowiłam wypróbować, ale ja tak do niej troszeczkę podchodziłam jak pies do jeża, czy ona mi tych włosów nie przehumektantuje. I co mnie zaskoczyło? Nie. Nie było efektu spuszenia, a im dłużej ja ją stosowałam, bo byłam ciekawa, no to do jakiego etapu dojdę, aż w końcu bach i będzie trzeba tam działać z tym pechem. Nie. Ona bardzo ładnie, im dłużej ja ją stosowałam, tym lepiej te włosy wyglądały. Były coraz bardziej gładkie, coraz bardziej lśniące, bez efektu obciążenia. Zużyłam całe opakowanie, nie przehumektantowałam włosów, a używałam ją co każde mycie, tam od czasu do czasu sobie coś zmieniając, ale naprawdę używałam tej odżywki bardzo regularnie i nie było tego problemu przehumektantowania, więc to bardzo zyskało moje uznanie. I przyznaję, że teraz chcę ją wypróbować na włosach kręconych, więc mam ją w swoich zapasach, tylko muszę zużyć zapasy, które mam, wiecie jak jest. Ale myślę, że niebawem ja Wam o niej coś więcej opowiem, bo już jestem na wykończeniu innej odżywki, więc akurat ona by tam wjechała. To też będę chciała w przyszłości wypróbować. Odżywka bez spłukiwania. Przy włosach kręconych spryskanie włosów odżywką bez spłukiwania, wygniecenie na tym skręt, to jest taki mój codzienny sposób na pielęgnację włosów kręconych. Macie dla leniuszków metodę dla kręconowłosych, także łapcie, link znajdziecie też w opisie pod filmem. Stąd sądzę, że ta odżywka bez spłukiwania też na włosach kręconych mogłaby się sprawdzić, ale nie tylko na włosach kręconych, bo jeżeli macie włosy, które są proste, ale takie proste, cienkie, że łatwo jest je obciążyć, tendencja do przyklapu, odżywki te do spłukiwania nie zawsze się u Was sprawdzają, no to wtedy właśnie odżywki bez spłukiwania są świetną opcją. Zwłaszcza, że zobaczcie, ta odżywka, ona na drugim, trzecim miejscu w składzie ma emolienty, więc prawdopodobnie ta odżywka też nie będzie dawała tego efektu przehumektantowania, bo to jest mały problem. Jeżeli tego typu odżywki oparte są o humektanty, to siłą rzeczy po jakimś czasie może pojawić się puch, a tu nie. To jesteśmy w stanie używać systematycznie. Także mega ciekawy produkt. Intymny olejek, czuły dotyk. I to jest formuła taka typowo emolientowa, no typowo jak to olejek. Kolejny olejek przeciw rozstępom, także taka olejkowa formulacja. Ciekawie skomponowane pod kątem olejów, bo mamy olej sojowy, olej z winogron, olej jojoba. Wiecie co, to będzie raczej taki lekki olejek, dobrze wchłanialny. Ma też te bardziej odżywcze oleje, bo mamy tutaj wiesiołek. Witaminę E, to są bardziej treściwe emolienty, więc takie wyważenie, że i dostarczamy skórze tych takich bardziej odżywczych, dłużej utrzymujących się na skórze emolientów, ale one są tutaj troszeczkę w mniejszości, żeby tej skóry nie przytłoczyć. W kontekście rozstępów najbardziej istotna jest systematyczność i stosowanie, więc sądzę, że ten kosmetyk nie będzie trudny w codziennym stosowaniu. Kuracja do ust, say it softly. No wygląda to kusząco, bardzo ładnie. No i co my tutaj ogólnie mamy? Skład oparty o emolienty, więc prawdopodobnie to uczucie komfortu, nawilżenia będzie zachowane. O, to jest to serum do końcówek, które ja absolutnie uwielbiam i ono jest moim ulubieńcem roku 2023. Z uwagi na to, jak ono pięknie włosy nawilża, nabłyszcza i w ogóle nie obciąża. To, co jest wyróżniające w tym serum, ono nie jest tłuste. Ono jest jak krem. Ono jest po prostu emulsyjne. I dzięki temu właśnie, jeżeli macie włosy z tendencją do przyklapu, że łatwo jest je obciążyć, przetłuścić, nie lubicie tych olejkowych serum do końcówek, to właśnie Yoop będzie świetnym wyborem. Dla mnie hit totalny. Nawet po basenie, po kontakcie z chlorowaną wodą właśnie to serum sobie ze sobą zabieram, bo potem te włosy nie są takie, wiecie, wytrawione przez ten chlor, nie są takie suche. Po prostu bardzo ładnie mi to nawilża, daje efekt nabłyszczenia i troszeczkę też chroni przed tą chlorowaną wodą. Także ogólnie bardzo, bardzo ciekawe serum. No i zobaczcie, ono rzeczywiście oparte jest na pierwszym miejscu w składzie woda, czyli rzeczywiście ta emulsyjna taka forma. No super jest, naprawdę to jest też coś, co bardzo, bardzo serdecznie polecam. Szampon do przytłuszczającej się skóry głowy.
I to jest z kwasami. Będę to chciała kiedyś wypróbować. Jeszcze tego nie testowałam, ale bardzo mnie to intryguje. Czasami mi się zdarza gdzieś tak na wiosnę, na lato, jak jest bardziej gorąca pogoda, że te moje włosy mają tendencję, że lubią się przetłuścić, więc może wtedy bardziej sobie wypróbuję. Szampon do włosów Orientalny Ogród. I tutaj zobaczcie, mamy całkowicie coś innego niż na przykład miałyśmy tutaj. Ten szampon i też właśnie z tej serii, one są oparte raczej o takie delikatne. No tu mamy anionowy, ten SCS, to on jest taki dość silny, ale mamy tutaj kolejny delikatny detergent, średnio silny, kolejny delikatny, więc tu mamy taką tą kompozycję detergentów, a tutaj mamy jednak taki mocniej myjący, więc sądzę, że może to będzie troszkę mocniej oczyszczające. I to, co mi się podoba, no właśnie, ktoś potrzebuje czegoś delikatniejszego, wybierze tamtą serię, ktoś potrzebuje coś mocniej oczyszczającego, to. Ale kiedyś, dawno, miałam ten kosmetyk w takim małym opakowaniu. Na kilka użyć mi to wystarczyło, ale pamiętam, że ja się troszeczkę tego bałam, że jak jest amonium laurel sulfate, a ja mam wrażliwą skórę głowy, czy mnie to jakoś nie podrażni, nie będzie swędzenia, zaczerwienienia? Nie. Więc mimo wszystko sądzę, że to jest tutaj jakoś fajnie ograne, no zwłaszcza, że jest tam betaina kokamidopropylowa, ten glutaminian, ale i tak wydaje mi się pod względem składowym, oczywiście na tyle, ja sobie tam mogę coś wydedukować, że ten szampon prawdopodobnie będzie bardziej dogłębnie oczyszczający. Także super, że można znaleźć i coś takiego. Od czasu do czasu, nie? Jakiś rypacz podhenny, czy żeby doczyścić mocniej włosy, a na co dzień coś delikatniejszego. No słuchajcie, zobaczcie, są różne opcje. O, a tu mamy akurat coś bardzo delikatnego. Świeża trawa, bardzo delikatny, oparty o glukozyd kokosowy i mamy wysoko w składzie sok z aloesu. No naprawdę, te kompozycje tych kosmetyków nie są oklepane, nie są na jedno kopyto. Są bardzo zaskakujące. Szampon do włosów drzewo oliwne, biała herbata i bazylia. Znowu troszeczkę inne, średnio silne. Też ta betaina kokamidopropylowa, która tak troszeczkę ona łagodzi potencjał drażniący kosmetyków myjących. Także intrygujące. Szampon Boost My Hair z grzybem Reishi, by dawać efekt gładkości, nabłyszczenia, ale bez przeciążenia. Bardzo też taki delikatny kosmetyk myjący, chociaż nie taki typowo emulsyjny. Nie, to jest wciąż dobrze oczyszczający szampon, ale także sądzę, że nie powinien podrażnić nawet delikatnej skóry głowy. Sodium PCA to jest surowiec, który bardzo dobrze nawilża. Pomaga wiązać wodę w naskórku, więc też warto zwracać na niego uwagę. Szampon do włosów normalnych, mleko owsiane. I również raczej taki mocniej myjący, tak bym tutaj powiedziała. Mamy też tutaj pszeniczne aminokwasy. Czyli coś, co będzie nam troszeczkę dodawało objętości. Też działało tak łagodząco na skórę głowy. Również ten ekstrakt będzie miał podobne właściwości. Szampon do włosów drzewo oliwne, biała herbata i bazylia. I znowu troszkę inaczej skomponowana baza substancji myjących. Szampon Hydrate My Hair. No nie, no po prostu, nie wiem, jakoś tak ta kolorystyka tak do mnie przemawia tych opakowań. Jest to coś takiego faktycznie bardzo kojarzącego się z latem, z pływalnią, z basenem, z, nie wiem, jakimiś nadmorskimi aktywnościami, z tą zabawą w wodzie. Jakoś tak wyjątkowo mi gdzieś tak przemawia do mnie ta seria pod tym kątem. I on też ma troszeczkę dodatek protein, żeby dodać włosom objętości, ale też jest ukierunkowany na działanie nawilżające. Drzewo gwajakowe, kadzidłowiec i żywica. Ta seria ma takie ciekawe, intrygujące zapachy, ale tak jak mówiłyśmy sobie wcześniej, Yoop się tym wyróżnia. Szampon do wrażliwej skóry dzieci. I faktycznie oparty jest o bardzo delikatną substancję myjącą. To jest troszeczkę podobne jak betaina kokamidopropylowa, ale ma znacznie mniejszy potencjał alergizujący. Stąd właśnie w takich bardziej nowoczesnych formulacjach, gdzie niektóre osoby zwracają uwagę, że obawiają się betainy kokamidopropylowej, a jakiś
taka substancja myjąca, że gdzieś tam producentowi pasuje, żeby troszkę dodać, to bardzo często na przykład stawiają na tą substancję myjącą. Jest glutamina, jest ta betaina kokamidopropylowa, więc faktycznie bardzo delikatne substancje myjące. That Smooth, wygładzający peeling do ust. No wygląda to intrygująco. I co my tutaj mamy? Mamy olej kokosowy, mamy olej rycynowy, olej żożoba, więc rzeczywiście takie właściwości emolientowe, wygładzające, no intrygujące. Refill. Warto zwracać na nie uwagę. Kokos i sól morska. Miałam nawet niedawno, Adrian powiedział, że taki trochę dziwny zapach, bo rzeczywiście dość specyficzny, jak ta sól morska, ja nie wiem jak to nazwać, ale rzeczywiście taki krystaliczny miało to zapach. Ale bardzo spoko. Ale też Adriana nic nie swędziało, nic negatywnego się nie działo. Żel pod prysznic, patchouli, bez i wanilia. Bardzo, bardzo ładny skład. I w ogóle, że super, że to jest tak łatwo osiągalne. Że tak dobrej jakości kosmetyki myjące na wyciągnięcie ręki. I że w ogóle nie odeszli od tej swojej myśli przewodniej, że mają tworzyć kosmetyki myjące o wyróżniających się składach. Tak, wciąż są wierni temu swojemu założeniu, które im przyświecało gdzieś od początku działania firmy. I to jest coś wyróżniającego, bo no, mam czasem wrażenie, że niektórzy producenci to tak jakby zapominają. O, Adrian ten uwielbia rabarbar i róża. Nie wiem, czy z uwagi na zapach, czy bardziej z uwagi na to, że tutaj jest świnka morska na etykietce, a Adrian uwielbia świnki morskie. Mamy koty, więc nie mamy świnek morskich, bo to by było już za dużo emocji, ale no, świnka morska tak ma gdzieś do nich sympatię i chyba to go bardzo przekonuje do tego kosmetku myjącego. Natomiast wracając do tej myśli wcześniejszej. Mam wrażenie, że niektórzy producenci właśnie idą też za tą myślą, że przecież ludzie wolą mieć klasyczny kosmetyk myjący i nie zwracają uwagi na to, jak istotny jest w kontekście całej pielęgnacji dobór kosmetyków myjących, więc trzepią cały czas jedno i to samo, że przecież ludzie lubią, jak im się kosmetyk pieni, bo jak pieni, to jest wydajny, więc robią na tym SCS-ie i są niektóre takie marki, które mają po prostu pełną gamę różnych kosmetyków myjących, ale ta formulacja i ta baza jest dość jednolita. Tu cały czas coś się dzieje. Co seria, to jest coś innego, to jest inaczej skomponowane. To nie jest tak, że jest jedna baza i tylko trochę coś pozmieniali i do różnego koloru opakowań dolali. Nie, tu co seria, to się dzieje coś innego. Więc zwracając uwagę chociażby na kosmetyki myjące Yop i dobierając sobie raz taki kosmetyk, raz z innej serii, możemy zobaczyć, jak bardzo potrafi to zmienić całą rutynę pielęgnacyjną i odczucie tego samego kosmetyku pielęgnacyjnego w kontekście innego kosmetyku myjącego. Sprawdźcie sobie, jeżeli nigdy na to nie zwracałyście uwagi, spróbujcie nad tym troszkę pokontemplować podczas dzisiejszej na przykład rutyny pielęgnacyjnej. Drzewo cedrowe, jałowiec i chili z kiciusiem. Chyba nawet to kiedyś kupiłam Adrianowi. Ale to ma kwas salicylowy, właśnie. I akurat mojego Adriana gdzieś to tak troszkę wysuszyło, ale u mnie było ok. I też ten zapach, taki intrygujący, taki inny, taki... pamięta się te zapachy rzeczywiście. Kwiat lipy, żel pod prysznic. Także delikatny, bardzo, bardzo ładny. Żel pod prysznic dla dzieciaków. Podobnie, delikatny, oparty o glukoz laurylowy, ale będzie dobrze spłukiwalny i dobrze się pieniący z uwagi na ten glutaminian, ale nie będzie nadmiernie taki agresywnie myjący. Super dla delikatnej skóry dziecka. Następnie drzewo sandałowe, kadzidłowic rozmaryn. Krótki, piękny skład, super. Żel pod prysznic, dziurawiec. Również ukłon w stronę osób, które preferują bardziej krótkie, zwięzłe składy, że być może jest to lepsza opcja dla osób, które obawiają się bogatych składów, że jakieś alergie, jakieś podrażnienia. Żel pod prysznic dla dzieci.
bardzo delikatny. Cedr himalajski, czarna porzeczka, żel pod prysznic. No i patrzcie, nieważne czy to jest żel pod prysznic, czy to jest mydło do rąk, czy to jest kosmetyk dla dzieci, to wszystko jest niesamowicie delikatne. Jagody goi i wiśnia. Żel pod prysznic, mandarynka i malina. No piękne, no poezja po prostu. Żel pod prysznic, szampon, dwa w jednym, Wood. I również bardzo ładny skład. Myślę, że po tym filmie już wiecie, dlaczego tak bardzo zwracam uwagę na markę Yoop i dlaczego tak bardzo staram się przekazać Wam, jak istotny jest dobór kosmetyków myjących. Więc jeżeli macie wrażenie, że już wszystko testowałyście w pielęgnacji, brakuje Wam pewnego rodzaju świeżości, innego podejścia, to może właśnie warto zamiast kupować coraz to nowsze formulacje kosmetyków pielęgnujących, balsamów, maseł, kremów, maseczek, serum, może właśnie pożonglować troszeczkę kosmetykami myjącymi, byle nie za często, bo to ma naprawdę duży wpływ na skórę i żeby tej skóry nie rozregulować, ale żeby zobaczyć, jak różny może być odbiór kosmetyków pielęgnacyjnych w zmianie, po zmianie kosmetyku myjącego. Jestem ciekawa, jakie Wy macie doświadczenia z marką, z firmą Yoop. Jakie są Wasze ulubione kosmetyki, a może dzięki temu filmowi zwróciłam Waszą uwagę ponownie na Yoop i coś chciałbyście wypróbować, przetestować? Dajcie koniecznie znać, wpadajcie też na kosmetycznego shopa, bo tam dużo się dzieje i tam znajdziecie naprawdę ciekawe perełki od Yoop. Do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!